Cześć, jestem Klaudia. Zapraszam Was na wirtualny spacer po mojej szkole. Wejdźmy więc do środka. Jesteśmy na parterze. Tutaj znajdują się szatnie, w których zostawiamy kurtki i zmieniamy obuwie. Zaczekajcie, za chwilę się przebiorę i idziemy dalej. Na parterze również znajduje się szkolna biblioteka z mnóstwem ciekawych książek i lektur. Są tu przemiłe panie bibliotekarki, które zawsze pomogą odszukać każdą książkę. Do widzenia! Do widzenia i zapraszamy! Chodźcie, pokażę Wam teraz naszą salę gimnastyczną. Oprócz zajęć gimnastycznych odbywają się tu również szkolne wydarzenia jak apele. Na parterze szkoły przy wejściu głównym znajduje się portiernia. Tutaj zawsze ktoś jest i strzeże, by nikt obcy nie wszedł w niepostrzeżenie. Tuż obok znajduje się świetlica szkolna. Dzieciaki tutaj czekają po lekcjach na swoich rodziców. Często się bawią i odrabiają zadania domowe. Panie kucharki serwują uczniom pyszne obiady. Pójdziemy piętro wyżej. Wzdłuż korytarzy znajdują się sale młodszych uczniów z klas 1-3, a na końcu jest sekretariat. Sekretariat to główne centrum dowodzenia naszej pani dyrektor. Tutaj swoje sprawy załatwiają nauczyciele i uczniowie. Niedawno odebrałam tu swoją legitymację szkolną. Dalej znajduje się sala komputerowa. Jesteśmy w sali informatycznej. Tutaj uczymy się obsługi komputera i korzystania z internetu. Idźmy teraz do jednej z sal lekcyjnych. To jest moja klasa. Mają teraz angielski, więc może im nie przeszkadzajmy i chodźmy dalej. Na drugim piętrze mają lekcje uczniowie starszych klas. Są tutaj różne sale przedmiotowe. Jest również sala do zajęć indywidualnych. Cieszę się, że mogłam Was odprowadzić po mojej szkole. Teraz muszę już biec na lekcję. Przyjdźcie do jedynki. Do zobaczenia!